Siema widzowie, dzisiaj lecimy na akcję las. Jest ciepło, ale trzeba ogarnąć tematy leśne. Nie ma wyjścia. O, widzę, że tu Stachu talerzowo się robi. Ten Stachu już 60 przygotował. Elo! Która to miała być, kurwa? 7 godzina miała być, tak? No, ja ci poradzę, że robota w awarii... Awarię w robocie miałem. Tak. 7 godzina, jestem... Żebyś nie zaspał. No ja nie zaspałem, no przecież. Na łączach już byłem od rana. No tak. Kurwa, wczoraj jeszcze kierownik do mnie pisał wieczorem, a ja już kimałem. To się kurde, nie wiesz co się robi? Robi się, panie... Telefon na off. Nie, nad godziny kurwa i już. No, nad godziny, człowiek. Opa! O. Jesteśmy na akcji. Trzeba popierdalać te gałęzie, tutaj jest ich fez. Od grubego towaru tutaj. To jest gruszka ogólnie, która się wywróciła. Która się tu wywróciła. To taka będzie powypierdalać. Chyba na ostro. Najgorsze to jest to, że ta gruszka ma pieprzone kolce. Ło, ja pierdolę. Już jest kurwa dobrze. Temperaturka już jest luksus. Ty gałęzi to do człowieku będzie w chuj. Jedno życie, nie dwa, na starość nikt nie zabierze tych przeżytych chwil. Robiliśmy rozładunek i zapylamy do chałupy. Lampa jak, nie powiem co. Cytując klasyka, lampa jak. Ale lampa. Ale lampa. Ale się ta mortadela grzeje. Mi to się dupską tak upociło, że 31 stopni. Gdzie to chyba cieli. Cieli. No, przejechać jakiegoś psika, zjeść jakiś obiad i jebnąć się do basenu. Z pół godzinki na materacu sobie popływać. Nie ma co, lampa taka, że zatankować opryskiwacz. Ja, ale zobacz, bo tu mamy wschód. No widziałem właśnie, że ładnie ten. Ile tu wysiewałeś? Tu jest hidrofacelia i owiec czy co? 60 kg owsa i... 15 kg gorczycy. Gorczycy samo. Ale ładnie się rozsiało. Lejkiem siałeś? No. Kurwa i zobacz jak równiutko schodzi. Jako siewnikiem siadł. No to jakby siewnikiem to było normalnie. Duża słowa, to widziało teraz ubrana, ale tego nie chciała. Bo to leżało wtedy tam, nie? Tu wjeździliśmy pierwszy kurs, trochę załadowaliśmy. Wzięliśmy kamery na pole. Dawaj, zapinamy. Dawaj trochę dalej jeszcze. Jest gałąź? I zapnąć do Meseja. Wyry, no spróchniałe to zobaczymy. Dobrze by było, bo weź go w świetle, nie wiadomo jak go tam... Leży spokój. Tu kamienie są, to nawet piło nie podejdziesz, a poza tym on szeroki, gruby. Kolipka na turze. No dawaj! O, widzę, że cię dobrze! Ja słyszałem, widziałem jak cię szarpnęło! Musisz szarpnąć go! Dawaj, coś tam idzie, jeszcze raz! No, no, no! Ty, wiesz co? Trzeba by go podciąć może, żeby pękł, bo tu korzeń go trzyma cały. Tu z tej strony jak ruszyłeś, to cały korzeń się tu rusza, nie? Trzeba by go naprężyć może i go podciąć piłą. A w drugą stronę? Tam? No. Możemy spróbować. Dawaj, tamtą mieć. Czekaj, jeszcze rura. Linka się wyrżnęła. Dawaj trochę jeszcze. Jeszcze tylko, dobra. Rwi! O, ciężko. O! Już mało brakuje. Poszedł. Ładnie, kurwa. 60 by nie wyrwał. No to. O, dobrze idzie. Dobrze chłopaki robią. Do przodu trochę. Za bardzo, trochę do tyłu. Kurwa, człowieku. No i do tyłu trochę jeszcze. Dobra. Kurwa, no brakuje. Trochę w tę stronę, znaczy się w tamtą stronę trzeba. Bo tu... No dawaj, czekaj. Dobra, jest. It's... Załadujemy pierwsze. Dobra. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl. Jest ze mną pan Janek. Pan Janek tutaj ostro działa przetakiem. Tyle już przesiał. Proszę Państwa, tak przyszło. Prąd wyłączyli, musieliśmy wziąć starodomny i od tego. O, tak się powinien robić. O. Pan Janek się zna. Ja się znam, bo jestem stary taty. O. Ja tutaj już panu Jankowi mówiłem, że bardzo pana Janka chwaliliście w komentarzach, że pan Janek to jest złoty chłop. Tak się pierwu robiło. O. Widzicie, możecie się nauczyć. Klepki się zwróciło na bok. O. A tu robota szła. I robota idzie. Jeszcze trochę gospodarka padnie. No nie będzie miał co robić. Teraz już dożynków już nie ma, bo za Kaczyńskiego to były dożynki wszędzie, a za Tuszka nie ma, bo nie daje pieniędzy z odminy. I teraz jeńce noszą do kościoła. O. Tak, a pierwu to nie do kościoła, tylko same robiła. Teraz koniec. Panie Janku, ale były piękne czasy, jakby dożynki, nie? Były, tak, a teraz koniec. Gojenie krowy na czas było, tak, zabawy, tak. Drinki, grochowa była. Jeszcze rok czasu, na drugi rok już nie będzie. Może my by jakie zorganizowali? No trzeba zrobić to. Jak zarobimy na ziorku, to zrobimy na drugi rok. No właśnie, szykujemy ziorko na sprzedaż. Tak, taka mechanizacja. Odwiewamy trochę plewów, bo tutaj było pole z zielonymi chwastami i naleciało sporo tego. Proszę bardzo, jakie czyściutkie. Tak, i do klienta. I klient zadowolony, gołąbki będą miały co jeść. No teraz nie ma już gołębiosy, bo poumierały. I łopatką przesypnie. Panie Janku, bo pytali w komentarzach, czy pan robił w PGR-ze, to może pan odpowie na to pytanie. Nie robiłem w PGR-ze, tylko mnie ojciec nauczył mnie wszystkiego. Ale pan pracował w sklepie z częściami rolniczymi. Tak, w agromie. W agromie pracowałem. Także pan Janek nie jest, kurde, z pierwszej łapanki. Nie, ja umiem wszystko zrobić. Także piszcie jeszcze w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach pana Janka, to pan Janek będzie częściej. Częściej będę, tak. Będzie tutaj opowiadał różne historie, jak to dawniej było. Dawniej było, bardzo ładnie było, a teraz to jest nie. Teraz to już nie te czasy. Tak, i się kończą już czasy. Panie Janku, przerwiemy, bo musimy dosypać. Mechanizacja. Leci. Odgarniemy. Przerzędnie, tak się zbierało. I można siać. Tak było. Pan Janek to jest gość. No, dobrze, żeś mnie ojciec nauczył, to no właśnie. A tak to bym był taki zacofany. Bieda dla tych, którzy nie zaznali takiej nauki. Tak. A są niektórzy tacy. O, są mówię takie. Jak to pan Janek mówi, kalmuki. Nie umiał robić. Pan Janek, kurde, już na emeryturze, ale jeszcze drygi zostały. Nie jednego młodego by przeskoczył. Tak jest. A chrapkę na młode baby? Och, do wózka, tylko w wózku. Tak, tam są dobre kobiety. Leżą i czekają. Tak. No ale bo one tam wypoczęte, bo tam przecież jest kurwacja. Uny renty mają bogate tam, no czekają. Żeby się ktoś nimi zajął. Tak. No ja tam chodziłem, upatrywałem, ale... No ale pan jest zaobrączkowany, to pan nie może. Nie bardzo. Ale jeszcze pojadę. Ale to wie pan, kogo musi pan wziąć? No, muszę Piotrusia. Piotrusia trzeba wziąć tam. Piotrusia, no i Piotrusia by tam może nie była taka jedna na ten dole Piotrusia. No. Tak. Także jeśli szukacie drugiej połówki, to tylko w Busku. Tylko do Buska jecha. Tam jest towaru do pierona. Póki jeszcze trochę lata jest, bo już później się pochowają po dziurach. Nie będzie, to już trzeba czekać znowu za rok. Tak, tak. Teraz to na trawie, to tu, to na ławce. O. Do wyboru, do koloru. Przesypałem, ale... No i tak, tutaj nam się to wieje. Łoworkujemy i później kasiorka. Kasiora. Proszę państwa. Panie Janku, ale konstrukcja dobra. Tak jest, to jest moja konstrukcja. Pana Janka konstrukcja, tak. Zrobiliśmy taką i... Na razie zdaję egzamin. Lufka, była lufka, się pomieściła, bo... A, no właśnie, co do wialni, to jest od pana Janka zakup. Tak, bo ja już powoli gospodarkę, nie wiem, skończyć, no ale od nowa. Teraz znowu. Tak. No i jeszcze na wiosnę będę siął mak. I ziemniaki w kuty. Tak, tak, ale wiesz co, Grzesia się pytałem, pierwszorzędne z dziokim. Poważnie? Tak. A może, bo ja mam ten filmik, może tutaj wrzucimy no. Z tymi ziemniakami tutaj urywek, to może tutaj wrzucimy, damy tutaj temu Karolowi filmik i on wrzuci, jak pan Janek opowiadał o ziemniakach. Tak. Cała turystyka, wszystko będzie przedstawione. Tak. Przez pana Janka, jak zostały wsadzone. Teraz się pytałem, pokaż mu je, Grzesiu, pokażą mi takie kroki. Przypominamy, sadzone w czerwcu. W czerwcu sadzone. I teraz będę sadził też w czerwcu. I jeszcze w kuty. W kuty, tak. I w poprzek, żeby woda miała jak chodzić. Tak, tak, pomiędzy te dni chodziła i... Tak. A kiedy kosimy? Co? A kiedy kosimy? No... Może w tym tygodniu się ceny. No, to znowu nagramy co? Znowu nagramy. Tak, tak. To na razie przerwa na papieroska, przerwa na piwko i widzimy się później. Tak. Robota cały czas jeszcze trwa. Panie Janku, co pan powie? No, proszę państwa, ile my już tych tonów natrzepali? No, tu jest worów trochę. No jest. Tam jest, tam są jeszcze. Ze 20 worów natupli. Jeszcze był klient, jak pana nie było. A, był jeszcze klient. Już był, zabrał 150. Świeży pieniądz. Przetakiem ja nie... Mówię, że chwalił, że widać, że przetakiem robione. Przetakiem jest ciężko robić, aż mnie ręce bolą od przetaka tego. Najlepiej to jest maszyną, a ta maszyna jest starodobna, ale powolutku... Ale działa. Działa, działa. Postawili mnie na takim podeście i idzie. A podest od czego? Od wędzenia kiełbasy. Od wędzenia kiełbasy, tak. Tak. Ale jak się zarobi, to się kupi inno. Tak, już mamy w planach. W planach mamy... Pokazywałem panu Jankowi maszynę, tak. Sprzęcior. Się kupi, a to jest zabytkowe. Tak. Ją to oddamy do tokarni. Do tokarni, ale nie chcę już tokarni, ja chciałem odstawić. Stare domne te rzeczy nie chcą. Darmo to by wzięli. A, darmo to. Tak. Panie Janku, przejmie pan kamerę, ja tam odgarnę. Proszę bardzo, proszę tak odgarnąć, tak jest, tak. Proszę państwa, ale jeszcze trochę to tej gospodarki już zaginą. Co? Jeszcze trochę tej gospodarki zaginą, bo te młode nie umie robić. Ciągnika nie kupię, bo ciągniki są drogie, to płynie. No, jeszcze remontować. Tak, no ojcze pozostawiały ciągniki, to posprzedawały, a teraz nie ma co. Kuni nie ma, bo kunie drogie są, a kunia się chce zobaczyć, to trzeba jechać do Zakopanego. No to w Zakopanem, ale w Zakopanem godzinka czasu jazdy kunikiem 250 zł się płaci. No właśnie. Tak. 250 zł się płaci. Panie Janku, jeszcze jakiś żart. Jeszcze jakiś żart na koniec. A no już teraz to nie ma. Jak to pan nie ma? Najlepsza to była ta historia, a to trzeba się ruszać. A no wiecie, to jednak robicie. Ale to już, to dopiero plus 18 trzeba mieć. To tak jak ta, ten chłop jak ściął na podwórku. No i się na gołosa w czubę. No i chodzi i tak ścisko się, a kobieta się pyta tak. A co ty tutaj chodzisz i ścisko się za te jajka? A mówi, bo mi ta psowa ugryzła w łeb. Co ty gadasz? No i spubi. No to poko. No to ten ściągnął spodnie i majtki, patrzy, a ta kobieta mówi, no wreszcie taki powinien być. I tym akcentem kończymy robotę z panem Jankiem, bo tu jeszcze towar, jeszcze dosypiemy trochę, tak, będziemy jeszcze walczyć. Tak. Jest the best. Mechanizacja musi być. Tak. O. Tak. I bardzo dobrze idzie. Idzie główką na świat. Kończymy odcinek, panie Janku. Tak jest, do zobaczenia do drugiego odcinka. Do następnego razu. Tak, tak. Piszcie w komentarzach, pan Janek the best.